Dzisiaj rano napotkaliśmy deszcz. Perspektywa po wczorajszym średnia, ale jak to mówią, nie może padać cały czas, a po każdej burzy jest słońce. Panie Grześku, to prawda? To prawda. Więc dzisiaj już zapinamy sakwy. I tu pan Oktawian właśnie nas pogania, żebyśmy już nie wjeżdżali na trasę. Dobra. Sylwester. I przed nami piękna pogoda i pan Jurek. Gdzie jedziemy? Wielka Wyspa. Kto by pomyślał, że taka zmiana pogody będzie, nie? Słuchajcie, 180. Tutaj mamy małe zdarzenie. Jednemu z uczestników poszła dętka, ale sprawnie wymienił. Powiedział, że w 3 minutach się zmieści. Zobaczymy. Tutaj reszta obserwuje, jak kolega sprawnie bierze się do zmiany, wymiany. Tutaj łyżeczki poszły w ruch, ładnie. Jest przygotowany, na dole leży tutaj dętka. Tak więc jest to na pewno nieodzowny element każdego cyklisty, żeby miał zapasował przynajmniej jedną dętkę, łyżki, no i to, co jest później potrzebne, pompkę do napompowania opon. Proszę zobaczyć, jakie zaciekawienie tutaj. No i to mamy taką drugą grupę, która nie może już na to patrzeć, ale zbiera energię do dalszej jazdy. Pomachajcie tutaj wszystkim. Brawo. Ale wspierają kolegę mentalnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Zmienił? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Najwyżej zaraz pomożemy. Czas leci. Tik tak, tik tak. Brawo, brawo. Tutaj już mamy dalszą czynność. Dętka jedna zużyta, ta pęknięta jest wymieniona, wyciągnięta. Zakładana jest teraz nowa. Idzie to w miarę sprawnie i szybko. Widać, że uczestnik zna się na rzeczy. Nie potrzebował pomocy naszej. Z drugiej strony. Trwa zakładanie nowej dętki. Ciężka praca. Tutaj wspomagają go koledzy. Część grupy się posila. A tam jakże piękne widoki. Odra pod mostem milenijnym. Właśnie żaglóweczka robi zwrot. Także jakby ktoś się zastanawiał, jest alternatywa, jak nie rowery, to może szkółka żeglarska na Odrze, zdobyć patent i później wziąć z nami udział w szkole pod żaglami. I mamy już założoną dętkę. Ostatnie kilka, można powiedzieć, ruchów i będzie już po sprawie. Teraz tylko następuje napompowanie opony. Już wskoczyło i jest. Pompka, elegancko i do dzieła.
warto czasem mieć dwie pompki. Jakby jedna nie działała należycie, to tutaj druga wspomoże i napompuje. Już mamy ten najważniejszy proces zakończony. Ułożenie opony ładnie. Tutaj przy założeniu raczej nie będziemy mieli problemów, bo są V-brake'i, także to nie jest jakiś problem założyć teraz oponę, bo jednak jak są tam hamulce tarczowe, tutaj trzeba uważać przy ściąganiu koła, zakładaniu z hamulcami, żeby pamiętać właśnie, że to są tarczówki i zablokować. I już przykręcamy. Pomimo pewnych trudności jest kontrola słownictwa, języka, jest spokój, nie ma żadnej agresji. Tutaj widać, że ta maksyma, że spokój nas uratuje, jest wcielana w życie. I mamy już końcowy efekt zmiany, sprawdzenie, czy wszystko działa jak należy. Dokręcenie opony, rower stawiamy i jesteśmy gotowi do kontynuacji dalszej jazdy. A plan jest taki, że wałami na Wyspę Opatowicką jedziemy w koło ZOO i wracamy na ulicę Nowodworską. Także chłopaki się sprawdzili, sprawnie poszło, już jest gotowe i jedziemy dalej. Czasu na szczęście nie mierzyliśmy, ale było wystarczająco, żeby zjeść nawet nie jedną, a dwie kanapki z musem i piciem. Trzy już. Plus jakiś deser. Dziękujemy koledze za to, że umożliwił grupie odpoczynek. I kolejna ekipa jedzie. Witamy, witamy. Jak wam się podoba? Bardzo fajne miejsce, muszę wam powiedzieć. Ty byłaś tutaj już, Ani, nie? Znasz to. Witamy, witamy. Gdzie? Nareszcie zapraszamy. Lody, żabka, fontanna. Witamy, pani Kasi. Jak ci się podoba tutaj? Tu właśnie z Zuśkiem my przychodzimy codziennie. No. I kolejna ekipa dzielna pana Jurka, pana Grześka wjeżdża, gratulujemy. Piękne miejsce, żabeczka czeka, dobre lody. Polisz lody. Dobra, polisz lody, zapraszamy. Jak tam, Marysia? Piękne miejsce, fajnie tu jest, nie? Grzesiu, takie klimaty morskie. Przyjechałeś, ale fajnie, fajne osiedle, powiem ci.
Robercik. Ach, jakie dobre rzeczy. Dobre, dobre.